dzisiejszym odcinku kto ostatni wyjdzie z basenu wygrywa. Czas start! Woda nie jest podgrzewana, żebyśmy nie wytrzymali 24 godzin. Tak ogólnie to będziemy mieli dużo challenge'y i każdy z uczestników ma po 3 życia. Kto straci życia, ten niestety musi opuścić basen, a zwycięzca może być tylko jeden. Widzowie, musicie zostawić łapkę w górę i subskrypcję pod odcinkiem, bo dzisiaj nie mógł Łukasz przyjść niestety, dlatego jesteśmy tylko w czwórkę. Łukasz powiedział, że nie przyjdzie, dlatego że zostawiacie za mało łapek w górę, rozumiecie? Więc zostawcie łapkę w górę. Dokładnie. I następny raz na tym kanale. Co najmniej 10 tysięcy łapek w górę. Oddaj mi pieniądze z komunii. Co mam się robić? Pieniądze z komunii. Ej, właśnie. Zakaz strzykania do basenu. Właśnie, no to za późno. Ej, zobaczcie, dobrze, widzowie, jak ja się wypaliłem. Macie telefony? Nie macie, nie można mieć coś do wody. On nie jest wodoodporny. Jest, nie jest, jest. Nie jest. To jest iPhone 11. Nie, to jest 7. Popsułem mu telefon właśnie. Proponuję, żebyśmy teraz zrobili pierwsze zadanie, bo każdy widzę, że się za dobrze bawi, więc proponuję jakąś ciężką dyscyplinę. A pierwszym zadaniem będzie odbijanie piłeczki do ping-ponga w najgłębszym miejscu basenu. Kto odbije najmniej razy, traci życie. Ej, to jest wykonalne. Ja mam tyle wody, jak tam stanę. A gdzie dopiero odbiję? No trzeba będzie machać nogami, ale... i odbijać. Dobra, kto jest pierwszy? Grzesiu, dawaj. No, ciężko. Tak jest łatwiej, no. Już przetestowałem. A to jeszcze fajniej trzeba. 8, 9, 10, 15, 16, 8, 9, 20. No o to polega, na tym polega ten przelew? O! Dobra, teraz ja. Uwaga. 3. 6, 7, 8! 10 więcej niż ja! Trzeba ją z wody. Patrzcie. Dobra. 4, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Dobra, czyli jednym słowem Zipek traci jedno życie. Muszę poczekać, jak będę miał podwodne przylęcie, żeby rozwalić ich totalnie. Podwodnych ich zniszczę. Ale to chodzi o to, żebyś nie stracił życia, a nie zniszczył innych. Widzowie, napiszcie, czy chcielibyście, żeby ten skład został zniszczony przez Zipka? Widzowie! Co to za obijanie się? Mam dla was dużo długi challenge teraz. Proszę sobie, niech poziom po jednej piłeczce. O kurde. To jest jedna piłeczka. No i co, teraz mamy to łowić? I w tym challenge'u, kto wyłowi najwięcej piłeczek w minutę, wygrywa. Uwaga. 3, 2, 1, start! Sekund, 2, 1, stop! 74! Dobra. 74. No tak, ja teraz. Mogę ja. Jestem zadowolony z tego wyniku. 74 to jest chyba sobie. Mocny wynik. Ernest, gotowy jesteś na swoją rundę? 5, 4, 3, 2, 1, start! 30 sekund minęło. Jak 30 sekund? Gdzie są te plinki? O nie! O nie, ale skończyłem. Ja uważam, stary, że jesteś ograniczony tylko i wyłącznie wielkością tej siatki. 15 sekund, 3, 2, 1, koniec czasu. Zobaczmy ile. Raz, dwa. Czy 9,70? Ile? 76. Nie! Już na pewno nie odpadłem. To no, moi drodzy, moja taktyka, żeby szybko zginąć wszystkie piłeczki. 5, 4, 3, 2, 1, start! No dobra, mogło być lepiej. Ale to utrudnianie powinno być plus 10. Dobra, możesz mieć plus 10. 3, 2, 1, start! 30 sekund! 15! 3, 2, 1, stop! Koniec! Dobra, to macie razem! Dobra,
Nie, co się dzieje? Co jest z tym challenge'em i tak? Że się czemu wyrzuciłeś półeczki swoje? Dobra, przegrałem, bo się podtopiłem. Nie miałem jak tego utrzymać, ale to mi wypadało po prostu. Czyli Zipek i Rzesiek mają po dwa życia. Dobra, lecimy w takim razie do kolejnego challenge'u. Zobaczcie, tam wisi tarcza, do której będziemy musieli trafić z samego końca basenu. Kto zrobi najlepszy wynik, ten wygrywa. Z tym, że obstawiam, że co najmniej jedna osoba nie trafi w ogóle w tarczę. Ej, jest jedynka, ale dosłownie na granicy. Wow! Dwa. Wow! Mocna truja! Kto najdłużej wytrzyma pod wodą, wygrywa. Więc panowie, zobaczymy, czy jesteście wydolni. Jakie macie płucka, wszyscy zadbane, Zipek. Ja wygram to. To co? Od razu lecimy, tak? Trzy. Cześć chłopaki. O! Pierwszy zawodnik. Drugi. Zipek albo nie żyje, albo bardzo jest dobry. Dobry jest na to. Albo nie żyje. Albo nie żyje. Myśli, że to... O kurwa. Ale krótko, co? I tak. No, no krótko. Ile było? Nie wiem, miałem mierzyć, tylko nie powiedział, że mam mierzyć. A. Nie mierzyłeś? Ja muszę przyznać, że trochę sfejkowałem, bo zacząłem ruszać rękami, żeby się wiedzieć, że ktoś wychodzi. No i ja się naprałem, kurde! Trzeba przyspieszyć jakoś czy będzie, tak, chłopaki. Tak, bo jest zimno, zaczynamy zimno i zaraz zaczniemy wychodzić przez zimno zamiast przez odpadanie, nie? Chyba o to chodzi w sumie. Ej! Cheatuję! Cheatuję! Gorącą wodę se wpuszcza! Patrzcie, bo gorącą wodę daje! Ej! Na mnie niech trochę spłynie! Mati, a tobie nie jest zimno? Ja ogólnie trzymam kamerę. To jest ciepły chłopak. Ej, weź mi polej po pleckach. Co to za cheatowanie? Teraz będziemy puszczać muzę i kto nie dokończy tekstu piosenki, traci życie. Pierwszy raz słyszę tę piosenkę w życiu. Co? Serio? Ja już się poddaję, teraz słyszę życie. Już pod koniec ja widzę obraz twój! Nigdy nie słyszałem tej piosenki, więc niestety. Serio? To jest piosenka dzieciństwa. A co to jest? Pokaż, na co cię stać. No to jest amlefem. Muszę tak, musi mi się udać, bo inaczej przegrywam. A masz hymn Chin stary teraz. O nie. Dla mnie masz styla, kiedy włącz nas do supera. Dobrze! Czemu on miał dla mnie masz styla i to samo co było już w nucie? Ty ale... dobrze? Tak. Ale czekaj, bo jest tak, że masz ten fragment, ten sam się powtarza, a końcówki są różne. Właśnie. Fragment. Ja bym zaliczył. Wszyscy widzowie może się wkurzą, że teraz nie odpadłem. Oni tak zdecydowali, nie? Co? Fikasz? Fikasz? Problemy na bani na pewno nie z nami dziś. Trochę pijani wydamy cały kwit. O mam skacie w ręku! A wiecie co to oznacza? Nic! Mam drugi gacie jeszcze na sobie stary. Łowienie na ryb, na ten, na robaka. Kapselka w moim metalowym kubeczku Runner Ideolo. Kurde brother, ale leje Harold na spokę. No dobra, to zaliczone do...
Gdzieś na tym basenie jest ukryta kartka, na której zapisany jest tekst. Musimy zanurkować tam i policzyć dwa słowa. Hades oraz Syzyf, a następnie każdy musi podać, ile razy pojawiły się w tym tekście. Wszystko tylko na jednym wdechu. Panowie, tutaj macie ukryty tekst. Powodzenia. Zapomniałem, czego szukamy. Ej, Zipek, po co napiałeś ten garnek? Tam jest ciężarek, mógłbyś się tylko złapać. G, twoja kolej, dawaj. Boję się. Już? Dobra, panowie, ile jest razem słów Hades i Syzyf w tym tekście? Łącznie, tak? Łącznie. Tak, łącznie. No. 4. 8. 12. 7. Jest ich 10 razem. 8 i 12, remis, inni tracą życia w takim razie. Czyli tylko podpadał ogólnie? No, tak, nareszcie, kurde, tak mi jest zimno i kaszmy się. Zapraszam cię. Mam dla was pewną ofertę, chodźcie tutaj. No, dawaj. To mu jest przygotowana cieplutka sauna, do której zaraz zamykam dostęp na dzisiejszy dzień całkowicie. Jeżeli któryś z was teraz wyjdzie, to może sobie nie pójść, sobie w niej posiedzieć. Dobra, ja pierdzielę ten odcinek. Wychodzę, strzec mi się chce. Ja Odpisy! Jedna ważna rzecz, mamy po dwa życia i nie wiem jak tobie, mi się już nie chce zbytnio tu siedzieć, więc rozstrzygnijmy to, stary, jeden challenge o dwa ostatnie życia, jakie mamy. Tak jest. Pod waszymi nogami w tym basenie jest 13 hantli, 13 ciężarków. 13, moja ulubiona liczba. Wszędzie dookoła was pływają też piłki. Jeżeli raz rzucicie do tego zielonego kosza, to możecie wyłowić jedną hantlę. Kto uzbiera więcej hantli, wygrywa. 3, 2, 1, start! Jest! Kurde! Pierwsza. Jest! Spadła! Dawaj Grzesiu, dawaj! Jest! Dawaj, ja nie wyglądam. Kurde! Jest! Spadła! Kosz się obrócił i ucieka, stary, no nie! Grzesiu! Tak się zbiera sobie i lecimy? Może? Tak! Dawaj. Ej, ogólnie dołożyłem wam drugi cel, możecie albo do tego, albo do tego. O, jest! Spadła, dobrze! Cel! No nie, ale ty masz złego cela, niesamowite. Jest, padła, masz. O, padła, masz. Jest! Nie. To nie! Został moje piłeczki, nie, wypadła. Jest! Dawaj już, teraz łatwo jest. Jest, padła. 4. Idę, masz. 6. Jeszcze jedna i wygrywa. Jest. Zwycięstwo. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Rywalizacja była mocna. Widzowie, zostawcie łapki w górę na tym kanale. Dokładnie. Udało mi się zwyciężyć. No tu jest mistrz, tak? Przynajmniej będzie można się wysikać w końcu. Więc to na tyle. Na razie.